21 dzień lutego 2024 roku. Czas na meldunek przed Pucharem Świata na Mamuciej Skoczni w Oberstdorfie, skoczni położonej w Niemczech. Ja nazywam się Filip Morski i na ten meldunek zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i od razu przechodzimy sobie do tego, co w ten weekend nas czeka na skoczni imienia Heiniego Klopfera. Obiekt Heini Klopfer Skiflugschanze, tak on się właśnie nazywa. Skocznia o punkcie K200 i HS235, a tutaj będę sobie korzystał ze ściągi na telefonie i kilku statystyk, które będę Wam tutaj chciał przytoczyć. Niekwestionowanym królem tego obiektu jest lider tegoroczny Pucharu Świata, czy też tego sezonowy tak właściwie, Stefan Kraw, który trzykrotnie wygrywał na tym obiekcie i dwa razy zajmował trzecie miejsce, i to jest zdecydowany pod tym względem lider, jeżeli chodzi o rywalizację właśnie na tym największym obiekcie do lotów narciarskich, do skoków narciarskich w całych Niemczech. No i co, im chyba to jest dobry moment, aby przejść sobie od razu do składów i przytoczmy sobie chronologicznie względem tego, jak dane reprezentacje te składy wystawiały. To jest też ważne pod kątem konkursu duetów, który odbędzie się w piątek, no bo tam trzeba mieć minimum dwóch zawodników i właściwie trzeba mieć dwóch zawodników, nie więcej, nie mniej, żeby w tych zawodach wystąpić, więc też jestem ciekawy, jak to będzie u Czechów, u Rumunów, Ukraińców, jeżeli w ogóle przyjadą, bo to nie do końca jest pewne, czy tam będzie wystawionych dwóch zawodników, czy na przykład po jednym. Natomiast jako pierwsi swój skład wystawili Finowie i tutaj już w Lake Placid i Sapporo brakowało Kasperiego Valto. Teraz Kasperi się pojawił, nie ma natomiast lidera fińskiej kadry, na co przynajmniej wskazywałaby klasyfikacja generalna Pucharu Świata, czyli Antiego Aalto. Jest za to Niko Kytosaho i Eetu Nousiainen i wcześniej wspomniany Kasperi Valto, który do Pucharu Świata powraca. Później swój skład wystawili także Francuzi. Tu mamy Jules Chervet i Valentin Foubert, więc chyba pierwszy raz zobaczymy Francuzów w duetach, a tego do tej pory jeszcze nie było. Ani w Pucharze Świata, ani w letnim Grand Prix, kiedy też już w Rasznowie przed 2 laty zawody duetów organizowano. Jeżeli chodzi o Norwegów, jedna kadra A do Oberstdorfu przyjechała, a to nie było wcale takie pewne, bowiem tam już od jakiegoś czasu trwa konflikt na linii norwescy zawodnicy z kadry A, a trener Aleksander Stegl, który znowu postanowił sobie zrobić wolne, a przecież to już nie pierwsze wolne tego trenera. Ostatnio właściwie cały czas opuszcza zawody Pucharu Świata i oto też w tym liście, na czele którego stał Johan André Forfang, wysłany do Oberstdorfu, właśnie o tym zawodnicy z kadry A pisali. W Oberstdorfie na skoczni Mamuciej zobaczymy Christophera Eriksena Sundala, który w Sapporo wywalczył swoje drugie podium w karierze i tym samym drugie w tym sezonie. Mariusz Lindvik, czyli były mistrz świata w lotach. Halvor Egner Granerud, co ważne, powracający do rywalizacji po nieobecności w Willingen, Lake Placid i Sapporo. Podejrzewaliśmy, że on dopiero wróci na rodzime skocznie Dorower, ale już w Oberstdorfie się Norweg zgodnie z zapowiedziami pojawił. Jest także Johan André Forfang, który na niemieckiej ziemi, ale w Willingen, odnotował pierwsze zwycięstwo i pierwsze podium od 5 lat. No i do tej czwórki dołączają Robin Pedersen, czyli ostatnio właściwie już stały zawodnik norweski na Puchary Świata, i Sindre Ulven Jürgensen, którego też już w Sapporo oglądaliśmy. Teraz przejdźmy może sobie do składu Włochów, bo oni jako kolejni wystawili swoją trójkę, no i właśnie trójka, nie czwórkę. I tutaj chyba mamy dowód na to, że Francesco Ceccon boi się latać. Dlaczego? Bowiem kiedy rywalizacja przyniosła się na Kulm, na Mistrzostwo Świata w lotach, też Ceccona zabrakło. A on we wszystkich innych konkursach normalnie skacze, kontuzji nie ma. Na tej znowu przychodzą loty, tym razem w Oberstdorfie, i znów Ceccona nie ma. Jest za to Giovanni Bressadola, Alex Insam i Andrea Kampreger, i ten trzeci na pewno będzie walczył o poprawę swojego rekordu życiowego, który z Kulm, z Badmintonur, wynosi właśnie 154,5 metra. Jakaś wybitna odległość to nie jest. Jeżeli chodzi o skład Polaków, tutaj czwórka: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Niestety znowu nie wykorzystaliśmy pełnej kwoty startowej. Miał być Klemens Murańka, ale Klemens po prostu przestraszył się lotów i powiedział, że nie jest w tym momencie na nie gotowe. I tu się dziwię troszeczkę, bo można byłoby wysłać Maćka Kota, Jana Habdasa, no może Maćka nie, bo on ma walczyć o
kwotę startową, ale Andrzeja Stękałę, Jakuba Wolnego, naprawdę można by tutaj kogoś nawet młodego wystawić i niech klepie 120 metrów, ale niech ktoś wreszcie do tej czwórki dołączy, żeby jakiś młody otrzaskał się w zawodach najwyższej rangi. Też Polacy mieli problemy z tym, żeby do Oberstdorfu dotrzeć, co jest związane z protestami rolników. Więc to wszystko się troszeczkę opóźniło, protesty rolników w całej Polsce, w Niemczech też tam chyba coś właśnie na tej rolniczej linii się dzieje. No i skoro już rozmawiamy sobie o Klemensie Murańce i tym, że on boi się latać, no to warto wspomnieć, że Wiktor Pękala zadebiutuje na Mamucie. To jest nasz polski przedskoczek, który jeździ na Puchary Świata, ale na Mamucie jeszcze go nie było. Do tej pory jego rekord życiowy wynosi 134 metry, o czym napisał Michał Chmielewski z TVP Sportu. Teraz zadebiutuje na Mamucie Wiktor Pękala i jego marzeniem, jak powiedział, jest 200 metrów. Oczywiście mamy nadzieję, że ten cel uda mu się spełnić, ale tutaj od razu nasuwa się taka myśl, że Klemens Murańka, czyli zawodnik jednak już 30-letni, doświadczony, zawodnik na pełny etat, boi się latać, a półamator można powiedzieć, Wiktor Pękala, który właściwie w głównej roli jest ekspertem TVP Sport i do tego przedskoczkiem, no i tam powiedzmy raz kiedyś się w Mistrzostwach Polski pojawi, nie boi się latać i zadebiutuje na Mamucie. To jest naprawdę, naprawdę ciekawe, że Pękala będzie, a nie będzie właśnie Klemensa Murańki, który po prostu boi się latać. Jeszcze raz to powtórzę. Natomiast wracając do tej czwórcy naszej polskiej, która do rzeczonego Oberstdorfu pojechała, tutaj mamy z nimi związane statystyki i ich miejsca w konkursach właśnie w Oberstdorfie na lotach. Kamil Stoch, 11, 6, 3, a więc było podium i nie jedno. Był 9, 5, 6 raz zawody w Oberstdorfie wygrał, a także był 12 i 21. Piotrek Żyła w Oberstdorfie radził sobie średnio, ale jakby z każdym rokiem coraz lepiej. 27, 28, a później z górki już było tylko coraz lepiej. 9, 8, 3 razy pod rząd 4. Ciekawa seria. Później miejsce 5, a ostatnie skakanie w Oberstdorfie zakończył na miejscu 2, na 2 stopniu podium. Dawid Kubacki, który wybitnym lotnikiem nie jest, jak wiemy, w Oberstdorfie na obiekcie Heini Klopfer Skifluxschanze radził sobie naprawdę nieźle. Jego pozycja 28, 17, 2, 22, 3, 18 i 7. No i wreszcie dochodzimy do Aleksandra Zniszczoła, który brał udział tutaj tylko podczas jednego weekendu. 32 oraz 28 pozycja Olka, więc tylko raz wywalczał tutaj punkty. Ale uwaga, od razu mamy fun fact od Marcina Hetnala z Twittera, bowiem Olek Zniszczoł w 2024 roku przeleciał na nartach w zawodach Pucharu Świata więcej metrów, bowiem 2804 od lidera Pucharu Świata, czyli Austriaka Stefana Krafta, mistrza świata w lotach. Ten przeleciał na nartach w 2024 roku 2758,5 metra i tylko 5 skoczków przeleciało więcej od Aleksandra Zniszczoła tych metrów w 2024 roku na nartach. To jest naprawdę wyczyn Aleksandra Zniszczoła niemały. No i gratulujemy mu takich tak dobrych występów i tak dalekich lotów, no bo jednak latać dalej od lidera całej kampanii najlepszych zawodów na świecie, tych najlepiej opłacanych, najważniejszych dla skoczków, no to jest nie lada wyczyń. No i sprawnie przechodzimy sobie do Amerykanów. Tutaj mamy Kaseya Larsona, Erika Belshoa, Kevina Bicknera i Tate'a Franca, więc zabraknie debiutującego w Sapporo Jasona Kolbiego. Nie będzie także Andrew Urlauba, którego już w Sapporo zabrakło. Będą zawodnicy najmłodsi, Belshoa, Franc i do tego właśnie Kevin Bickner, rekordzista stanów długości lotu 244,5 metra z Vickersund sprzed 7 lat i do tego Kaseya Larsona, który być może powalczy o kolejne punkty i ewentualnie o pobicie swojego rekordu
życiowego. Kolejna kadra, która swój skład wystawiła, to Austriacy, to jest Stefan Kraft, Jan Herl, Manuel Fettner, Daniel Schoffenig, Daniel Huber i Michael Heibe, który wskakuje w miejsce Clemensa Aignera, którego oglądaliśmy i w Lake Placid, i w Sapporo, z tym, że w Japonii zastępował Heibeka, a w Stanach Zjednoczonych Herla. Tutaj jeden i drugi się pojawi, tak więc Aigner zdegradowany do Pucharu Kontynentalnego. No i Niemcy, czyli gospodarze, oni mogli wystawić grupę krajową i ją też wystawili, niepełną, ale do tego przejdziemy za chwilę. Karl Geiger, Felix Hoffmann, Stefan Laje, Pius Paszke, Filip Rajmund i Andreas Wellinger. Oni tutaj pozostali, natomiast w grupie krajowej zobaczymy trzech zawodników, a nie czterech. Luka Roth, Martin Hamann i Finn Braun. No i tutaj się dziwię, że nie ma Adriana Titela, nie ma Jannika Feista, na przykład nie ma Konstantina Schmida czy Markusa Eisenbichlera, więc tych bardziej doświadczonych zawodników, na nikogo tej Niemcy się czwartego nie pokusili. Jest to troszeczkę dla mnie dziwne i niezrozumiałe, ale okej, będzie mniej Niemców, to jest szansa na jedną pozycję lepszą dla biało-czerwonych. Oczywiście troszeczkę się śmiejemy, no ale tak to właściwie wygląda, więc grupa krajowa, jeszcze raz powtórzę, Braun, Hamann i Rota. Przecież Hamann to już zawodnik, który prezentował nam się na początku tego sezonu jako stały zawodnik kadry A Niemiec w Pucharze Świata. No i na koniec, dzisiaj mija 15 lat, to jest kartka z kalendarza, taki nowy, można powiedzieć, format podczas tych meldunków. Dzisiaj mija 15 lat od konkursu Mistrzostw Świata na normalnej skoczni w czeskim Libercu, w którym to złoty medal zdobył Wolfgang Lloyds przed Gregorem Schlienzauerem i trzecim wówczas Simonem Amanem. Czwarty był wtedy Kamil Stoch i to nam na Twitterze przytoczył Marcin Szemraj, za co bardzo serdecznie mu dziękujemy. No i co, ja Wam już nie przedłużam. W czwartek, czyli jutro, no bo dzisiaj mamy środę, kwalifikacje na obiekcie imienia Heiniego Klopfera, poprzedzone oczywiście dwiema seriami treningowymi, o 9:00 odprawa techniczna. Piątek to konkurs duetów, który co ciekawe nie będzie poprzedzony serią próbną, to swego rodzaju nowość. Jeżeli chodzi o sobotę, konkurs indywidualny poprzedzony serią próbną i niedziela kwalifikacje oraz konkurs indywidualny, kwalifikacje czwartkowe oraz wszystkie konkursy od piątku do niedzieli włącznie będziecie mogli oglądać tutaj na kanale Elipso, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to proszę to nadrobić, żeby dostawiać powiadomienia o tym, co tutaj będzie się działo, a do tego potrzebny jest też dzwoneczek. Zresztą możecie zostawić co chcecie, może być sama łapka w górę, jak uważacie, jak Wam się podobało, to będę Wam wdzięczny, jeżeli uhonorujecie tutaj moją pracę, więc ja jeszcze raz dziękuję, nazywam się Filip Molski i zapraszam na weekend Pucharu Świata i loty w Oberstdorfie.